Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i w kolejnym teście. Dzisiaj film skierowany głównie do męskiej publiczności tego kanału, gdyż będziemy sobie testować prostownicę do włosów dla mężczyzn. Urządzenie nazywa się Beard Straightener. I wygląda tak, tak wygląda opakowanie. Produkt, jak patrzyłem na Instagramie, ogólnie w internetach, jest reklamowany jako produkt do prostowania brody, ale także jako do włosów. Maty nie posiada brody, mimo tego, że czas leci, to broda dalej nie występuje u mnie. Także dziś testujemy to urządzenie. Jestem przygotowany, umyłem głowę, nic z nią nie robiłem tak, żeby ten test był jak najbardziej realny. Na pudełku mamy opisane, że produkt ma 6 poziomów mocy od 160 do 220 stopni, bo jest znak zapytania. 30 sekund do nagrzania się, 360 stopni ma obracanie kabla i uniwersalność, jeżeli chodzi o prąd. Uniwersalność, jeżeli chodzi o prąd. Jeżeli jesteś tutaj nowy, zostaw subskrypcję, będzie mi bardzo miło za komentarz i lajka pod filmem. Chciałbym też, korzystając z okazji, że nie każdy ogląda filmy do końca, żebyście napisali mi w komentarzu, kiedy, w jaki dzień i o jakiej godzinie najczęściej oglądacie YouTube. Planuję teraz dni, w których będą pojawiać się filmy i chciałbym, żeby wam odpowiadało i chciałbym, żeby to było pod was zrobione, a nie pod moje widzimisię. Także będzie mi bardzo miło, możecie to zrobić w ten sposób, że pomyśleć sobie teraz, kiedy oglądam swoją ulubioną youtuberkę, kiedy oglądam swojego ulubionego youtubera. Być może pomyślisz o mnie, bo mnie oglądasz, to by mi było bardzo miło, ale nie musisz. Pomyśl o swoim ulubionym youtuberze i pomyśl, kiedy najczęściej włączasz YouTube i go oglądasz i daj mi znać w komentarzu. Będę wdzięczny bardzo. Może być dzień tygodnia, a najlepiej, żebyś podał dzień tygodnia, podała dzień tygodnia i mniej więcej godzinę, w jakich oglądasz. A my wracamy już do testu. Tak jak mówię, test skierowany dzisiaj głównie do mojej męskiej publiczności. Już bardziej męskiego urządzenia chyba nie mogłem znaleźć. Sprawdźmy, jak wygląda to cudo. Jakość jest dość okej, wykonanie też, powiem wam szczerze, że spoko wygląda. Kabel jest taki, wiecie, całkiem badziew, tylko taki dosyć. Sprawdźmy długość kabla. Na dwie ręce, czyli ma więcej niż 1,50 m, bo odtąd dotąd mamy metr, także on ma metr i tyle. Prawdopodobnie ma 1,5 m. Czy producent napisał, jaka długość jest kabla? No nie napisał, ale tak wydaje mi się, że 1,50 m. Tutaj mamy tą szczotkę, no i tutaj tak jak oglądałem różne tutoriale, no to niby to na fajnie ułożyć włosy, nie musimy już nic robić, tylko później swoje ulubione produkty, które stoją za mną, nałożyć, by utrwalić fryzurę. U mnie jest ten problem, że ja mam te niesforne włosy z tyłu. Nie wiem, czy one dzisiaj też są niesforne, czy widać. Czy dzisiaj akurat się sforne zrobiły? No nawet powiem wam, że dzisiaj jest tak w miarę okej, no ale zobaczymy. Hit czy kit? Sprawdźmy, podłączmy urządzenie do prądu. Jest off i zróbmy sobie on. Zrobiłem on, nic się nie dzieje, czekajcie. A, idzie nam temperatura do góry. To tak szybko grzeje. Jak widzicie, idzie temperatura do góry. Przy włączeniu mamy 160 stopni jako standard. Nie ukrywam, że mam doświadczenie ze zwykłymi prostownicami. Często układałem włosy na prostownicę. Też miałem przebój z... Kiedyś miałem trwałą, także używałem też prostownicę, bo mi się trwała nie podobała. Ale to jeszcze nie są czasy, kiedy miałem kanał na YouTubie. Ja sobie dam na 200 stopni, czekam aż się nagrzeje. Jak widzicie, tutaj idzie cały czas do góry ta temperatura, czyli nagrzewa się rzeczywiście szybko. No i mamy 200. Nie wiem, jak to jest zrobione, bo ja praktycznie nie czuję gorąca. Dotykam, ale nie parzy. Czy to jest rzeczywiście 200 stopni, jak nie parzy? Trochę to parzy jednak, to niebieskie. Dobra, sprawdźmy. Wokół mam lustra, także nie będę cały czas mieć wzroku na was, by widzieć, co ja robię. Ja mam teraz ścięcie takie, że włosy idą na prawą stronę i ja zawsze robię tutaj, trochę podkręcam suszarką. No i zawsze mam tutaj przebój z tyłu, żeby było dobrze. No sprawdzimy, jak będzie teraz. Sprawdzimy sobie, czy prostuje te urządzenie włosy, także weźmiemy sobie je, damy naprzód. Chyba
postuję, bo są takie... proste. Gdzie tutaj macie na przykład, jak jeszcze nie przejechałem, to one są takie niestworne. A teraz jak przejadę tym... Szkoda, że nie mamy modelki, byśmy spróbowali na długich włosach. Albo modela z długimi włosami. Jest efekt i włosy są wyprostowane. Mogę nawet powiedzieć, że są wyprostowane tak, jakbym to zrobił prostownicą. Są proste. Czyli już pierwszy plus, wiemy, że działa. Także od dzisiaj widzicie mnie w takiej fryzurze na filmach. No widzicie, wyprostowało. A teraz spróbujmy sobie za pomocą tego elektrogrzebienia zrobić fryzurę taką, jaką robię zazwyczaj, czyli włosy na prawo. I później zastosuję moje ulubione produkty do stylizacji i sprawdzimy, jak to wygląda. Ja teraz byłem ostatni raz u fryzjera 2 tygodnie temu, czyli już mam lekkie, takie nie jest to fajne ostrzyżenie, jakie jest zaraz, jak jest na świeżo zrobione, ale też tutaj mam we fryzurze, że taki placek włosów idzie na dół, także spróbujemy sobie zrobić tą warstwę włosów, która idzie mi tutaj też na dół. Zacznę może od góry. Możemy nawet powiedzieć, że robimy dzisiaj get ready with me. Ja zawsze włosy nie robię w sumie na prosto, bo zawsze robię taką szczotką. Podkręcam je suszarką do góry. No dzisiaj zrobimy sobie fryzurę całą za pomocą tego grzebienia. Podwyższę temperaturę do maksimum, czyli do 220. Wezmę sobie teraz za pomocą dwóch luster, zobaczę, jak wygląda to z tyłu, jak się sprawy mają. Dobra, rzeczywiście jako produkt do prostowania włosów jak najbardziej zdaję to egzamin. Jak nieraz układałem włosy, a dłuższy czas układałem na prostownicę, to właśnie prostowałem swoje włosy, a później delikatnie zawijałem do góry tutaj grzywkę. Sprawdzimy, czy możemy też podwinąć właśnie tym grzebieniem. Nie możemy, ale to też przez to, że ja mam dość krótkie te włosy. Zróbmy ten przedziałek, który ja mam. Patrzcie, nie ma też problemu, żeby zrobić ten przedziałek. Spoko, jak robię to suszarką, to on dopóki nie nałożę produktu, odstaje. A tutaj jak najbardziej wyszło. Get ready with Mati. Patrzcie, na upartego idzie tak podnieść to tutaj. Słuchajcie, jak się tak dobrze złapie, podłapie te włosy, to idzie je trochę tutaj zakręcić. Taki mamy efekt. Ogólnie ja tutaj mam zawsze bardzo krótko ścięte. Jak robię suszarko, nawet Michał mi wczoraj mówił, że mi takie sterczy kołtun, bo już odrosły trochę, one fajnie wyglądają do 2 tygodni, do tygodnia po ostrzyżeniu, a później zaraz jest taki kołtun. I dzięki temu tych odstających włosów tutaj nie ma. Nie ma takiego jeżyka, który sterczy, także plus. Dobra, myślę, że wystarczy, bo chcę jeszcze też włosy zachować na głowie, także wyłączam. Mam tutaj teraz swoje ulubione produkty do stylizacji włosów, także nakładam trochę pasty. Ta jest akurat eksperymentalna, bo zazwyczaj używam tą srebrną. Ale ta jest spoko, kupiłem ostatnio na próbę, nie tak ostatnio, bo widzieliście ją już w którymś z vlogów. Tu już chyba nawet puder nie jest konieczny, ale dobra, trochę. Sprawdźmy z tyłu. Tak wyglądają włosy w całości zrobione prostownicą do włosów dla mężczyzn.
Sam efekt jest w porządku, być może dla mnie one są za bardzo teraz takie glat, płaskie, nie ma tej objętości, ale na przykład odpadł problem tutaj odstających tych włosów, nic mi nie odstaje tutaj, także to jest pierwszy plus. Sprawdźmy teraz, jak te włosy wyglądają z tyłu. Z tyłu mi nic nie odstaje. Także kolejny plus, bo jak robię suszarką, zawsze coś mi tam odstaje. Jedyny minus, ale to bardziej jest minus taki, że mi się to nie podoba, ale to jest normalne, bo robiliśmy włosy, prostowaliśmy, że te włosy są z tej strony tak jakby plackami położone falowo, że nie ma takiej objętości i te całe cieniowanie jest gdzieś zgubione. Ja zostanę przy suszarce, bo ten efekt taki trochę volume bardziej mi się podoba, ale urządzenie jak najbardziej zdało swój egzamin, także jak najbardziej na plus. No i dobra, moi drodzy, podsumowując, urządzenie jak najbardziej na plus, podejrzewam, że w wypadku brody sprawdziłoby się jeszcze bardziej. Ja może nie będę układać na to włosów, gdyż efekt końcowy nie jest taki, jaki lubię, ale to nie znaczy, że jest zły, bo samo urządzenie działa, prostuje włosy, można nim ułożyć włosy, możemy sobie zrobić swój przedziałek i nic nam nie odstaje. Wydaje mi się, że o wiele lepiej też rozwiązałem problem z tyłem głowy, gdyż też nic mi tam nie odstaje, a jak robię suszarką, lubi odstawać. Dajcie mi koniecznie znać, czy ten film wam się podobał. Czekam także na wasze propozycje, co powinienem przetestować dla was. Zrobię to z miłą chęcią, czekam tylko na wasze propozycje. Możecie je zostawić w komentarzu pod tym filmem, możecie napisać do mnie na Instagramie, który wyświetli wam się gdzieś tutaj teraz. O, widzimy się jutro albo pojutrze we vlogu. Życzę wam miłej pory dnia, w której to oglądacie. Pozdrawiam was mocno, gorąco ściskam, całuję. Tak mocno. Kocham was. Nie bójmy się tego powiedzieć, ja was po prostu kocham. Dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się ciepło. Ciao, ciałki, kuskuski.